Ameryka! W poprzednim odcinku pokazałem, jak przyleciałem i przygotowywałem się do meczów w Stanach Zjednoczonych. No i przyszedł czas na pierwszy z nich. W pierwszy mecz wszedłem z pewnością siebie. Grałem dość dobrze z chłopakami, rozumieliśmy się. Moja pozycja to skrzydłowy, także moim głównym zadaniem jest dostarczanie piłki do napastnika, żeby to on strzelał bramki. No i to zadanie wykonałem w pierwszym meczu. Zanotowałem asystę. Niestety nic tam nie udało mi się ukąsić, nic nie strzeliłem, żadnej bramki, ale ten mecz wygraliśmy 3-1. No wiadomo, to był pierwszy mecz z drużyną tak naprawdę. Okej, jestem właśnie po pierwszym meczu. Nie było aż tak źle, miałem asystę, ale za mało z piłką. Za mało o tych 3-4 miesiącach bez piłki, więc muszę się skupić teraz na pracy z piłką. Po tym meczu zostałem zawodnikiem podstawowej jedenastki. Mój numer na koszulce ciągle się zmieniał. Najpierw był to numer 11, później był to numer 17, w którym nawet miałem już sesję zdjęciową zrobioną. Jednakże przyleciał spóźniony chłopak, któremu bardzo zależało, żeby mieć numer 17, a ja nie jestem do tego przywiązany. Wziąłem 18, bo też w pierwszym klubie, w którym grałem, miałem numer 18. No i więc na koniec zostałem z numerem 18. Także kiedy już wybrali ludzi do pierwszej drużyny, był Media Day, czyli dzień zdjęciowy. Byłem pod wrażeniem, jak profesjonalnie to wygląda. Niesamowite, naprawdę. Najlepsza fotka z tej sesji na Instagramie, zapraszam. W środku było bardzo ciepło, ale ogólnie było klasa. Reszta sparingów też poszła dość dobrze. Coś tam już wtedy strzeliłem. No i tutaj strzeliłem moją pierwszą bramkę w Stanach Zjednoczonych. Piękne uczucie, nie powiem, że nie. Notowałem inne asysty i czułem, że to wszystko, na co pracowałem, zaczyna w końcu się spełniać. No i coś tam pokiwałem. Z meczu na mecz czułem, jak moja pewność siebie ciągle rośnie. Ogólnie dopiero się otwierałem na grę, to było widać. No i w pierwszych 5 sparingach czułem, że to jest właśnie to. Czułem, że rosnę. Szło to w dobrym kierunku i trenerzy też mówili, że fajnie to zaczyna wyglądać. Jak to zawsze bywa, nowi w drużynie muszą przejść chrzest. I tak też było w tym przypadku. Tutaj wyglądało to tak, że kiedy wyszliśmy z drużyną na obiad do restauracji, to nowi musieli śpiewać piosenki i zrobić jakiś tam show. Niestety nie pozwolili mi śpiewać polskich piosenek. To jest dość chillowe, porównując to z polskimi chrztami w klubach. Na koniec dnia poszliśmy jeszcze wspólnie na imprezkę, żeby się zintegrować. Z chłopakami była fajna więź, atmosferka taka piłkarska. Wtedy nie czułem, żeby była jakaś taka napinka toxic czy coś w tym stylu, było fajnie. Na treningach zrobiło się luźniej, gdzieś tam były raz lub dwa razy dziennie na tamten czas, bo właśnie wtedy zaczęły się zajęcia na uczelni. Ale, jeszcze zanim to, no to miałem wtedy urodziny. No i w ten sam dzień był organizowany pierwszy event, był to Dorm Wars, czyli wojna dormów. I polegało to na tym, że każdy akademik wystawiał swoją drużynę i oni występowali w różnych konkurencjach. My nie mogliśmy brać udziału w tym, ponieważ trener nam zabronił. No, urodziny też fajne były, nie? To były pierwsze takie urodziny, które w sumie miałem wyprawione i to jeszcze niespodzianka była. I ja pierdzielę. I mimo, że mega krótko się znałem z tymi ludźmi, to kurde, były to jedne z najlepszych urodzin w moim życiu, naprawdę. Yeah.
bo ja nigdy w sumie nie wyprawiałem urodzin, no bo nie miałem przyjaciół. Nie, no żartuję oczywiście. A może nie? Uma? Mówię Uma? Haspadzinie? Mówię Uma Haspadzinie. Aj. Aj. Już tak naprawdę mega krótko znałem się z tymi ludźmi, to postanowili oni przyrządzić przyjęcie, niespodziankę, co jest niesamowitą rzeczą w ogóle. I pamiętam, w sumie myślę, że to zapamiętam do końca moich dni, także kurwa, mega fajnie, mega fajnie. W tym samym czasie jednak na uczelni zaczęły się zajęcia. No jak wiecie, w Polsce system oceniania jest w skali 1-6, że 6 jest najwyżej, 1 najniżej, wiadomo, że wszyscy i tak mamy trójki. Jednak system w Stanach Zjednoczonych oddziałuje, co już pewnie też wiecie, na stopniach od A do F, gdzie A jest najlepsze, F jest najgorsze i musisz mieć co najmniej 60%, żeby nie oblać czegoś tam. No i to wszystko później przekłada się na ostateczny wynik, tak zwane GPA. Ja poszedłem na major film, na kierunek film. Jednak przez to, że mój angielski w sumie trochę leżał, postanowili, że lepiej będzie dla mnie, jeśli pierwsze pół roku będę miał takie zapoznawcze i będę miał przedmioty ogólne, niezwiązane z moim tam tematem. O kurde, miałem pierwsze do czynienia z jakieś załatwianie rzeczy do klas, tam nauczyciele, gdzieś wszyscy ludzie, już Amerykanie. Nie wiem, tak się stresowałem, oni, ja coś mówię po angielsku, oni, sorry, i teraz nie wiem, czy to przez mój akcent, bo mówię, że troszkę mam taki akcent, czy po prostu z takich chuj tego angielskiego, ale no, mimo tego wszystkiego próbowałem zachować jakąś tam pewność siebie. Ciężko było trochę, no ale będzie lepiej, myślę. Wtedy, kiedy już wybierzesz sobie kierunek, wybierasz kursy, które musisz zdać w danym semestrze. Było tam ich naprawdę dużo, bo nie wiem, 70 kursów. I te wszystkie kursy musisz zdać w przeciągu tam 4 lat, co nie? No ale ja na pierwsze pół roku wziąłem sobie 4. Język angielski podstawowy, matematyka, dbanie o środowisko, no i psychologia. Tak, to był problem, tak jak się domyślacie. Ale jeszcze pierwszoroczni musieli brać udział w zajęciach First Year Experience, czyli takie przedstawienie, jak to tam wszystko powinno się robić. No ja w sumie byłem mega ciekawy, jak tam sobie poradzę, nie? Nie umiem po angielsku. Przyszedł pierwszy dzień w szkole w Stanach Zjednoczonych. Tak więc przygotowałem się, spakowałem, nałożyłem tornister i ruszyłem w drogę do klasy. Na całe szczęście tego dnia się nie spóźniłem. Ale pomyślałem, co ja kurde właśnie zrobiłem. Znowu muszę iść na matematykę i teraz jeszcze w języku angielskim. No i faktycznie na początku nie rozumiałem mega dużo. Musiałem się bardzo skupić na tych zajęciach, żeby coś tam zrozumieć. No i główne zmiany, jakie tam są, to tak naprawdę pracuje się tam na laptopach, nie masz spiny takiej. Wszyscy nauczyciele są luźni, strasznie. Każdy próbuje być jakimś tam żartownisiem. Dosyć luźno jest. Tam pokazywane są często na prezentacjach lekcje. Przypisujesz sobie na laptopik, rozmawiasz z nauczycielem, chillowo. O niektóre przedmioty to poziom nauczania jest tam niższy, bo tam na studiach miałem to samo co u mnie w technikum, czy nawet czasami przed technikum. Miałem porównanie tylko do matematyki tak naprawdę. No i studenci atleci, czyli takim jak ja byłem, są tam bardzo, bardzo szanowani. Ja tam nie stawiałem szkoły aż tak wysoko, wtedy bardziej skupiłem się na tej piłce, ale jednak w szkole też musiałem mieć pewne wyniki, żeby również dalej być w drużynie, tak? Jeśli jednak ich nie miałem, to trenerzy załatwiali sprawę. Tak więc żyłem sobie tą szkółką i żyłem sobie również treningami, które po pewnym czasie, krótko przed zaczęciem sezonu, zaczęły się zmieniać. Nie były to treningi mocno fizyczne, takie, które w sumie ja lubię i dobrze mi chodziły. Teraz przyszło czas na taktykę, gdzie myślałem, że to ogarnę, bo w Polsce taktyka był dla mnie... Ogarniałem zazwyczaj, nie byłem jakimś debilem. Tam jednak tym debilem byłem i nie ogarniałem tego totalnie, tych taktyk na początku. No, wracam z treningu i nie rozumiem, kur... trener czasami mówi, nie? Wpływ po prostu, bo jestem do tyłu z taktyką, kurka. Trener musiał zatrzymywać treningi specjalnie po 2-3 razy każde zadanie, żeby mi wytłumaczyć. No, Radosław, you have to do like this. Także gdzieś tam na tych treningach zaczęło się troszkę nieporozumień z mojej strony. Pomimo tych średnich treningów dla mnie, w kolejnym meczu zostałem wystawiony do podstawowej jednastki również. Jednak ten mecz wyglądał troszkę inaczej niż wszystkie inne. I no była lipa. Trener wymagał ustawień
taktycznych i nawet jeśli coś rozumiałem, to on w trakcie meczu krzyczał, żeby zmieniać. Go quick, 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 quick! Że Radek zrób to, zrób tamto, a ja nie rozumiałem po prostu co on mówił. Indywidualnie z piłką oczywiście radziłem sobie dobrze dalej. Próbowałem zrobić jakieś akcje, jednak no moje błędy przyczyniały się do tego, że drużyna traciła dużo, powiedzmy jakiś tam pressing, i ja nie zrozumiałem, że to miał być fake, pobiegł nad pełną, zrobiła się dziura wtedy w środku. One of the biggest issues that Drew and I talked about today was our movement to receive the ball. Straciliśmy bramkę przeze mnie, chłopacy również zaczęli się tam gdzieś denerwować, trener zaczynał wrzeszczeć na mnie po jednym, po dwóch błędach taktycznych, no bo wiadomo, że to robi dużą różnicę, i w końcu ściągnął mnie z boiska. Ja zacząłem się obwiniać, mówię, gdzie, co jest grane, wiecie, no te pierwsze mecze grałem dobrze i co teraz się dzieje, nie? No i pogadałem trochę z trenerem, on był mega wściekły, bo przegraliśmy ten mecz 2-1. Pod wpływem emocji zaczął krzyczeć, gdzie no mi to po prostu zabrało totalnie pewność siebie, skuliłem ogon i straciłem wiarę w siebie, co jest najgorszym, co możesz zrobić tak naprawdę jako sportowiec. Gdzieś tam na tych treningach dalej szło mi średnio, po tym wszystko, to wszystko szło ciągle w dół, zaczęło mnie zjadać to wszystko. Jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami i też tak było w tym przypadku. Okazało się również, że nie zdobędę pracy na kampusie. Jak mówiłem w pierwszym odcinku, mogłem pozwolić sobie na te studia tylko i wyłącznie, jeśli pracowałbym również na kampusie. Rodzicom dalej mówiłem w sumie, że wszystko jest w porządku, no bo wiadomo, po co mam się martwić. No ja nie wiedziałem, co mam w tamtym momencie zrobić. A dalszą część tej historii zobaczycie w następnym odcinku.